Przyszłość rolnictwa stoi pod znakiem zapytania. Wyjałowiona i wysuszona przez konwencjonalne praktyki rolnicze gleba jest na krawędzi. Kolejne inwestycje finansowe związane z nawożeniem doprowadzają do wzrostu cen żywności i dalszego pogarszania jej stanu. Jak długo jeszcze będziemy żyć z ziemi, zanim okaże się, że jest ona już niezdatna do uprawy? Tego nie wiemy. Lecz jeśli ją stracimy, to stracimy wszystko. Istnieje jednak szansa, którą musimy wykorzystać już teraz. Jest nią rolnictwo węglowe. Agronom jako pierwszy w Polsce dał rolnikom możliwość dołączenia do programu węglowego. Rolnictwo węglowe jest to nowa szansa, z której już korzystają tak naprawdę inne gospodarstwa w Europie Zachodniej. Dbając o wspólne dobro, pomagamy rolnikom we wprowadzaniu praktyk regeneratywnych, które polepszają jakość ich gleby, a także pomagają dbać o środowisko naturalne. Dzięki praktykom regeneratywnym rolnicy będą w stanie generować tzw. kredyty węglowe, które następnie mogą sprzedawać korporacjom lub wykorzystywać do neutralizacji swojego śladu węglowego. Agronom przeprowadza rolnika przez wszystkie kroki związane z sekwestracją węgla na jego polu. Od wykonania audytu węglowego, przez zaprojektowanie indywidualnych i zrównoważonych praktyk oraz sposobów magazynowania dwutlenku węgla w glebie, aż po wsparcie przy sprzedaży wygenerowanych kredytów dużym przedsiębiorcom. Wiemy, że przyszłość rolników jest niepewna, dlatego każdemu z partnerów chcemy zapewnić maksymalnie indywidualną i elastyczną formę współpracy. Dostarczamy wiedzę, innowacyjność oraz lepszą przyszłość gospodarstwa. Bardzo mi się, że tak powiem, podoba, ponieważ wpasowuje się w to rolnictwo zrównoważone, optymalizując i maksymalizując też tak naprawdę potencjalny plon. Nie zużywamy więcej niż to jest wymagane. Przy okazji jest to policzone i ostatecznie dla planety jest to korzystne jak najbardziej. Zarówno dla mnie, bo cięcie kosztów, prawda, niewydane pieniądze to tak naprawdę zostają w kieszeni.